Nazywam się Mirosław Handke. Imię Mirosław dano mi, ponieważ urodziłem się pod koniec wojny, na początku już, jakby to powiedzieć, czasów pokoju, a Mirosław znaczy ten, który sławi pokój. Urodziłem się w Poznańskim, w Wielkopolsce dokładnie, w rodzinie od pokoleń właśnie wielkopolskiej. Byłem pierwszym chyba z rodziny, który uciekł z Wielkopolski i to do Galicji, co nie było przez moją rodzinę akceptowane do końca. Uważano, że pojechałem na znacznie gorsze warunki cywilizacyjne do Galicji niż były w Wielkopolsce. Moja mama, jak mnie odwiedzała, to ciągle pokazywała, zobacz, jak tu brudno, jak tutaj nieelegancko. No, rzeczywiście w stosunku do Poznańskiego to te różnice były. Ale to był mój świadomy wybór. To znaczy, ja nie chciałem być Wielkopolaninem, dokładnie poznaniakiem, bo miałem dość tego ordungu, prawda, tego ubranka do kościółka przygotowanego i tak dalej. Ten porządek, ja bym rogata dusza. No i tak się złożyło, że w liceum byłem niezłym uczniem, miałem czwarte miejsce na ogólnopolskiej olimpiadzie chemicznej i w związku z tym miałem wolny wstęp na studia. No więc w tym momencie ja zdecydowałem, nawet osobiście zawoziłem papiery do Krakowa, że ja chcę studiować w Krakowie, nie będę studiował w Poznaniu, mimo że tam miałem wszystko przygotowane. Już tam ciotka pokój przygotowała, jak mówię, moja cała rodzina jest właśnie wielkopolska. Zwijałem po prostu z Wielkopolski. Ja dopiero zacząłem cenić ten mój background później. On się okazał być bardzo, że tak powiem, funkcjonalny. No ale wybrałem ten Kraków i tu naprawdę się czułem dobrze. No i w tym Krakowie wybrałem oczywiście Uniwersytet Jagielloński, ponieważ miałem wolny wstęp, wybrałem sobie chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i w czasach moich studiów byłem także mocno niespokojny, więc różne funkcje przyjmowałem. Byłem prezesem koła naukowego chemików, byłem w Radzie Uczelnianej, pani śladem szedłem jako samorządowiec studencki. No ale też to była już bardzo blisko polityki. No i w 68 podpadłem, wtedy przeżyłem pierwsze doświadczenia polityczne. Byłem zatrzymany, no i musiałem posiedzieć, ale nie chcę tego wątku, że tak powiem, poruszać. Ten wątek będzie się powtarzał przez cały mój życiorys, no bo już wtedy zrozumiałem, jakim nonsensem jest ten system. No i dlatego też potem byłem wśród założycieli Solidarności na AGH. Także ten mój życiorys jakoś taki był bardzo spójny. No ja nie wiem, czy jeszcze trzeba. Mój ojciec, jakby to powiedzieć, no na komunizmie niezwykle stracił, bo mój ojciec był, zresztą jak i ojciec rektora Tajdusia, mistrzem stolarskim i miał pięknie wyposażony zakład i całkiem dobrze mu zakład prosperował. I mojego ojca uspółdzielczono, jak to się mówiło, na siłę. Pewnego dnia przyszedł z wybitymi zębami i powiedział, że nie mam warsztatu. No więc to były te moje pierwsze doświadczenia takie polityczne. Mówię o nich, ponieważ przez moje życie ta polityka cały czas się tak przewija. No i to były też moje pierwsze doświadczenia, bo jak Stalin umarł, to w szkole nam kazali płakać, a ja przychodzę do domu, a tu ojciec zaprosił swoich braci i impreza była ku czci, że hej. No więc to młody chłopak kojarzył, no jak to, no taki tu smutek, a tutaj taka radość. Więc ta polityka przez całe moje życie jakoś tak przenikała. No i na studiach też ona była i to stało się powodem, dla którego znalazłem się na akademii. To znaczy bezpieka i opiekun szczególnie bezpieki na uniwersytecie. No byłem już, tak powiem, wskazany, ściągany z akademika. No i jak skończyłem studia, a nie chcę się chwalić, ale byłem dobrym studentem, no okazało się, miałem przygotowaną asystenturę na uniwersytecie, ale bezpieka nie pozwoliła na moje zatrudnienie. No i tutaj się moi profesorowie na uniwersytecie bardzo pięknie zachowali. Zresztą była silna więź chemików, bo chemicy na AGH to byli zawsze absolwenci uniwersytetu. No i mój profesor, świętej pamięci profesor Chojnacki, no zadzwonił do profesora Gerlicha, który był akurat w tym czasie prorektorem.
No i zanim ten mój opiekun z SB, z Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazał jakieś informacje na mój temat do tego z AGH, to ja już byłem zatrudniony na AGH. No i w ten sposób AGH, muszę powiedzieć, w jakiś sposób uratowało mi życie. No i trudno, że ja w tym AGH się nie zakochał. Bo gdyby nie to, no to nie wiem, co by ze mną było. Mógłbym być i bezrobotny i w ogóle. A w ten sposób trafiłem na AGH i trafiłem na AGH do naprawdę wspaniałego człowieka. Profesor Gerdyk to był no, rewelacyjny człowiek, ja mu wszystko zawdzięczam. Zresztą udało mi się jako rektorowi dość szybko przekonać Senat i profesor Gerlich został doktorem honoris causa AGH. W razie profesor Gerlich mnie tutaj przytulił, nie sterował mną nadmiernie ręcznie, ale bardzo mądrze mną sterował, także tą karierę naukową zrobiłem nadspodziewanie szybko, więc doktorat szybki, habilitacja dość szybka, no i potem było zatrzymanie znowu ze względów politycznych. Znaczy nie mogłem na AGH dostać etatu, bo wtedy były etaty docenta. Nie mogłem dostać docenta, ponieważ komitet partyjny wyraził tutaj swoje weto. I w związku z czym byłem zwykłym adiunktem z habilitacją i tak dalej. Ale ja nie wstydziłem się tego. Opowiadałem o tym wszem i wobec. Także już wszyscy wiedzieli, że moja kariera jest zatrzymana przez SB. Co przestało być wygodne tutaj także dla Komitetu Uczelnianego Partii. No i w pewnym momencie oni dojrzeli do tego, żeby puścić mnie na tą i dać mi tą docenturę. A to była znowu piękna historia, jak mnie zawołała tu egzekutywa Komitetu Wydziałowego Partii, żeby mi, bo to warunkiem, żeby zostać docentem, trzeba było dostać świadectwo moralności z PZPR-u. No więc wysmażyli takie świadectwo moralności i zawołali mnie na posiedzenie egzekutywy i przeczytali mi to. No i muszę przyznać, że było prawdziwe. Ja nie oczywiście w ich znaczeniu bardzo krytyczne. Dla mnie ono było bardzo prawdziwe, tylko kończyło się bardzo pięknym zdaniem, że mimo wszystko jestem człowiekiem dialogu, że można ze mną rozmawiać. I to, że była negatywna moja ocena, znaczy mojego kręgosłupa ideologicznego, nie przeszkodziło w tym, że dostałem to stanowisko docenta, ale 3 lata później niż mógłbym dostać, więc mógłbym to przeliczyć na pieniądze. No w każdym razie to między innymi także spowodowało, że moja pozycja jakby na akademii stała się mocna ze względu na moją orientację. Bo profesorowie, byłem wcześniej profesorem i w ogóle po habilitację robiłem w wieku 35 lat, więc to wszystko u mnie szło dość szybko. No i jak zostałem, tak powiem, no, profesorem, czyli potencjalnie kandydatem na rektora, to takich ze strony Solidarności wielu nie było. Cała profesura, no to byli mniej lub bardziej aktywiści PZPR-u. No i w związku z tym no, nadawałem się i wybrano mnie dość szybko na rektora, no, szybko w sensie wieku, mimo że konkurencja była duża. Ja startowałem w gronie 7 konkurentów w pierwszych wyborach, prawda? No i jakoś zostałem tym rektorem. No i to już mnie związało zupełnie z uczelnią. Znaczy wcześniej miałem różne inne stanowiska na akademii, zawsze byłem bardzo aktywny, nawet w pewnym okresie jeszcze za głębokiej komuny wybrano mnie jako delegata adiunktów do Senatu. Ja miałem wtedy, przed 30 chyba byłem, także jak to powiedzieć, no byłem dosyć znany na uczelni, no i to powodowało, że zdecydowano się powierzyć mi funkcję rektora. No i nie ukrywam, że to był dla mnie wielki zaszczyt. Zostanie potem ministrem, to w ogóle nie było porównywalne. To był nawet błąd życiowy, że poszedłem w te ministry. Więc tak by wyglądał mój życiorys. No bardziej szczegółowo go nie będę przedstawiał. Oczywiście jestem jeszcze normalnym człowiekiem, w związku z tym mam normalną rodzinę, prawda? Cudowną żonę, ciągle tą samą, prawie 50 lat. Synów, których jeden kończył AGH, a drugi robił doktorat na AGH. Także obydwoje moi synowie są związani z AGH. Ale zanim zostałem wybrany rektorem, pełniłem cały szereg
istotnych funkcji, przede wszystkim byłem najpierw wicedyrektorem Instytutu na naszym wydziale, potem zostałem wybrany prodziekanem i jako delegat wydziału byłem w Senacie. I w Senacie zająłem się sprawami związanymi, jakby to powiedzieć, z fundamentem funkcjonowania uczelni, to znaczy sprawami finansowymi. Jakby to powiedzieć, cieszyłem się dużą, bardzo pozytywną opinią rektora Janowskiego. To był też człowiek wyjątkowy. Jako rektor mógłbym o nim tutaj długo opowiadać same dobre rzeczy. I mogę powiedzieć, że on był w jakimś sensie także tym ojcem chrzestnym tego mojego rektorowania. Natomiast ja zajmowałem się wcześniej, przez to jakby Senat bardzo mnie poznał, AGH, zajmowałem się tworzeniem nowego statutu AGH. Profesor Niewodniczański był szefem takiej komisji specjalnej, z tym, że profesor Niewodniczański już wtedy miał funkcję w Warszawie, więc jakby to powiedzieć, ja tutaj pełniłem tą rolę do czarnej roboty. Ja prezentowałem ten statut na Senacie i tak dalej, i tak dalej. No i to dzięki temu też, no i poznałem te wszystkie mechanizmy funkcjonowania uczelni. No i Senat i ludzie na AGH też i mnie poznali. Więc to były to wszystko jakby inwestycje w to moje rektorowanie. No i muszę przyznać, że tutaj cały ten okres, jak funkcjonowałem, mimo że były różne problemy, konflikty, walki wyborcze, no naprawdę czułem się na Akademii zawsze wspaniale. Niestety nie mogę tego powiedzieć o ostatnim etapie mojego życia na Akademii, to znaczy o przejściu na emeryturę. To jest niezbyt sympatyczne, bo nie spodziewałem się, że Akademia, mówiąc językiem studentów, aż tak mnie oleje. No ale to spuśćmy zasłonę miłosierdzia. W każdym razie ja mam w związku z tym, poza tym ostatnim okresem, wyłącznie pozytywne doświadczenia i wrażenia i nie ukrywam, że jestem dumny z tego, że jestem na tym AGH, już mi się nie wytyka nawet tego mojego życiorysu uniwersyteckiego. No poza tym chciałem też na koniec zrobić coś takiego, co byłoby z mojej strony gestem wobec AGH. No i dlatego w pewnym momencie, gdy były takie możliwości, zaproponowałem rektorowi Tajdusiowi, że ja wybuduję budynek dla mojego wydziału, Akademia nic do tego nie będzie dokładała, jedynie oczywiście będę pytał o zgodę, akceptację i tak dalej. No i zabrałem się za taki specjalny projekt właśnie, to się nazywało modyfikacja wydziału, czy odnowienie wydziału inżynierii materiałowej i ceramiki. I na to dostałem specjalny fundusz w ramach programu unijnego, infrastruktura i tak dalej. To wywalczył zresztą późniejszy mój szef, pan profesor Buzek, ponieważ udało mu się wciągnąć do tego programu szkolnictwo wyższe, że ono też potrzebuje infrastruktury. Więc to jest infrastruktura i środowisko, to także szkoły wyższe. I myśmy w związku z tym tam dostali pewną działkę, no a w tej działce poddziałkę ja sobie wygospodarowałem. Co prawda była tam pewna afera, była zmiana polityczna i wszystkie te decyzje w pewnym momencie cofnięto, jak została zmiana ministra, prawda? Ministrem był profesor Seweryński, no a potem nagle nowy minister, bodajże wtedy nowym ministrem, no już zaczynam z tą moją pamięcią być niedobrze. Kto był z ramienia SLD? Już nie pamiętam. No w każdym razie po naszym rządzie, to mogłem tu coś pomylić. No w każdym razie cofnięto decyzję i te pieniądze mi odebrano. Więc był taki moment, że już byłem troszkę załamany, no ale jednak potem doceniono i moją skromną osobę, i ten pomysł, i te pieniądze wróciły do decyzji Akademii. Finalna decyzja zapadła dla nas pozytywna, także pieniędzy było sporo i mogliśmy ten budynek pobudować. Jak pani widzi, nie jest on oszczędnie budowany. Więc mamy piękny budynek, a w tym budynku ja mam przynajmniej kawałek podłogi.
No i dzięki temu mogę sobie przychodzić, może już nie mam żadnych funkcji, bo pozbawiono mnie wszystkiego i wykładów i tak dalej. Moi wychowankowie już nie mogli wytrzymać, tak strasznie przebierali nogami, żeby tylko wziąć schedę po mnie. No więc zostawiłem im wszystko, ale mam ten kąt i mogę sobie przyjść na akademię, mimo że jestem już człowiek, który nie oczekuje niczego, już teraz tylko oczekuję na zawołanie mnie przez Pana, prawda? Ale mogę sobie tu przyjść, no na przykład mieć takie spotkanie jak z Wami, czy z innymi ludźmi, posiedzieć sobie, więc dlatego jestem very happy, że mamy jakiś kontakt z Akademią ciągle. Takich rzeczy kompletnie nowych za moich czasów było bardzo dużo. W Kanadzie finalnie te moje działania na Akademii zostały zauważone w całym środowisku naszym. To nie jest przypadek, że mnie wybrano potem przewodniczącym konferencji rektorów i to, że zostałem ministrem, to także było w kontekście moich osiągnięć tutaj na AGH. AGH za mojej kadencji stało się jedną z najmocniejszych uczelni w Polsce. Co zrobiliśmy? No przede wszystkim no inwestycji nie można było za dużo robić, bo pieniędzy nie było. Ale można było masę rzeczy no, ładnie zorganizować i te pieniążki się na to zawsze znalazły. Wspomniała Pani o biuletynie. No, to była jedna z pierwszych moich decyzji. Uznałem, wtedy nie było jeszcze internetu, nic, że ja muszę się kontaktować z społecznością mojej uczelni. I ten kontakt był właśnie poprzez ten biuletyn, który zaczął wychodzić w formie regularnego periodyku od stycznia 1994 roku. Przedtem to były takie druki ulotne, które wydawałem jako rektor, a od stycznia 1994 to już było regularne czasopismo. Można zobaczyć, jak ono się rozwijało. W nim jest zresztą cała historia mojej działalności. Gorąco namawiam do studiowania tych no, zszytych roczników właśnie tej gazety. Ale to nie tylko to. Druga rzecz to była czasami wręcz komicznie załatwiana. To było Radio Akademickie Kraków, w skrócie RAK. To radio powstało, bo już AGH miała piękne tradycje, jeżeli chodzi o radiowęzeł, no ale trudno było nawet już na początku lat 90. No, kontynuować takie radio. To teraz byśmy nazwali kablowe. To były głośniki, które wisiały w akademikach nie do przełączania, tylko można było albo słuchać, albo nie słuchać. Więc trzeba było coś z tym zrobić, a po tym radiu, jak ono się nazywało, to jest właśnie ta moja pamięć, to było bardzo znane radio studenckie, które organizowała Akademia. Ja na bazie tego radia stworzyłem nowe radio, ale nie mieliśmy pieniędzy. Udało mi się namówić Uniwersytet Rogersa i tam był taki specjalny pan, musiałem tam zajrzeć, jak on się nazywał, a tu spiritus mono, z tych kontaktów to była pani Grażyna Czop-Śliwińska i udało nam się przyjąć dar, który był zabroniony, bo musielibyśmy zapłacić od niego straszny podatek. Uniwersytet Rogersa przekazał nam całe wyposażenie studia radiowego z nadajnikami, ze wszystkim, z materiałami i to było masę majątku, a nie mieliśmy pieniędzy, żeby zapłacić cło za ten majątek. I proszę sobie wyobrazić, że jako rektor podjąłem wtedy decyzję o przemycie tego i to przemyt odbył się via Poczta Dyplomatyczna i Ambasada Amerykańska w Warszawie. Znaczy ambasada amerykańska ściągnęła to wszystko, to było zwolnione od cła, a potem nam przekazali i to kręcie się udało tak załatwić, że złotówki nie trzeba było zapłacić. No i to funkcjonowało bardzo pięknie. Moją ambicją było, żeby to było radio akademickie w ogóle dla całego Krakowa. Udało nam się wtedy częstotliwość dostać, ciągle pamiętajmy, 100,5. No ale niestety inne uczelnie nie bardzo się paliły do udziału finansowego w tym radiu. Znaczy chętnie tam posyłali, szczególnie Uniwersytet posyłał mi studentów na staż do tego radia. Zresztą pan Ingersleben, chyba nie wiem, czy nie macie z nim kontakty, to był pierwszy dyrektor potem tego radia. I pani Grażynka Czop-Śliwińska, która jakby to powiedzieć, no tam była taką duszą tego towarzystwa. I to radio funkcjonowało całkiem nieźle. Ale jak ja przestałem być rektorem, poszedłem w te ministry, to no szybko
tak powiem, zniknęło to radio. A szkoda, teraz tam, nie wiem, na gruzach tego radia, w Kanadzie ta częstotliwość jest komuś, chyba skomercjalizowana jest. Za moich czasów już chciał RMF to kupić, ale ja absolutnie nie pozwoliłem, bo wartością tego radia było to, że miał częstotliwość. To był wtedy wielki skarb. Więc to na przykład oryginalna rzecz właśnie Radio Akademickie Kraków, czyli nasz RAK, który nadawał z miasteczka. Oprócz tego no, jeszcze parę innych takich rzeczy interesujących zrobiłem. Na przykład uruchomiłem międzynarodowe studia w koprodukcji z Illinois Institute of Technology, gdzie można było dostać podwójne dyplomy IIT i AGH. No i w związku z tym utworzyliśmy międzynarodową szkołę w języku angielskim. To były czasy, gdzie to nie było tak jak teraz, to jest coś zupełnie normalnego. To był ewenement absolutny ta szkoła. Szefem tej szkoły został profesor Janusz Gołaś. I ta szkoła funkcjonowała długo, w tamtym taki budynek był. No ale to też, jak już potem ja poszedłem w te ministry, to ta szkoła jednak nie przeżyła, zniknęła. A szkoda, bo była szansa, żeby akademia była, jakby to powiedzieć, no, w takiej silnej spółce z jednym z lepszych uniwersytetów technicznych w Stanach, w Chicago, Illinois Institute of Technology. No, ale to też była oryginalna rzecz. Mieliśmy grupę studentów z całego kraju. No nie garnęli się, trzeba przyznać. Tutaj no, nasi studenci byli no, w znacznej mierze, bo to w języku angielskim, to ten drugi dyplom, on dawał szansę na dobrą pracę. Natomiast nie udawało się ściągnąć wystarczającą liczbę kandydatów na studentów tego z całego świata. Trochę z trzeciego świata mieliśmy, ale to trzeba przyznać, że no jeszcze takiej marki no, Polska nie miała przede wszystkim. To jest kolejna rzecz, którą za mojej kadencji zrobiono. A rzecz, z której jestem najbardziej dumny i chyba jedyna, która ciągle istnieje, chociaż muszę przyznać, że niedobrze jest być wybranym rektorem zbyt wcześnie, dlatego że człowiek dożywa czasów, gdy już się o nim kompletnie zapomina. Gdy pani teraz rozmawiała, co ja robiłem, to ludzie nie kojarzą, to się wszystko zamazuje, potem inne prace innych, prawda? I ten obraz jest taki w przeszłości bardzo rozmazany. No a poza tym pamięć ludzka jest zawodna i tak dalej. Ale tu jest rzecz, która do dziś trwa i to na spodziewanie bez zmian. To jest system finansowy AGH. Ja stworzyłem cały system finansowy, bo jak przejmowałem uczelnię, to przejmowałem uczelnię z ogromnym deficytem. Profesor Janowski unowocześniał uczelnię, ale wtedy to były straszne czasy finansowe. To była jeszcze ta galopująca inflacja i tak dalej. To jeszcze reforma Balcerowicza jeszcze w ogóle nie zaczęła funkcjonować, więc tych pieniędzy nie było. No i uczelnia popadła w ogromne długi. No jak mogliśmy, tak łatało się te długi. No, na przykład było mi bardzo żal, że Akademia sprzedała dworek. To jest, jak się jedzie na Zakopane, tam mieliśmy w takim parku dworek, byliśmy właścicielami. I żeby częściowo ratować naszą finanse, rektor Janowski sprzedał ten dworek. No, żal było tego bardzo, no, ale trudno. W Kanadzie, żeby nie wyprzedawać akademię, a ja wiedziałem, jak profesorowie mają dobre kontakty z przemysłem, a w związku z tym ze źródłem finansowania, więc stworzyłem system, który, jakby to powiedzieć, no, nie dawał możliwości innej, jak zdobywanie tych pieniędzy na zewnątrz. No i ten system finansowy, on polegał na dużej autonomii poszczególnych wydziałów, pewnych zasadach i tak dalej. I ten system ma ukrytych parę takich mechanizmów oszczędzających. I kolejni moi następcy nie do końca zresztą rozumieją ten system, więc w ogóle go się nie tykali. No, pani Ślizień jest ciągle kwestorem, chociaż nie ona była przy tym momencie powstawania tego systemu, wtedy była pani Teresa Ozga, była kwestorem. No w Kanadzie system, który niemożliwe jest robienie według tego systemu deficytu, a wprost przeciwnie, zawsze musi być górka.
No więc to jest komfort niesamowity dla władzy, że mają system, którym zawsze zgarnia pieniądze. Nie chcę wyjawiać tutaj sekretów tego systemu, ale system zostaje niezmieniony i jak Państwo wiecie, uczelnia ma co roku no, górkę rzędu 20-30 milionów. Prawda? Nikt nie słyszał o tym, że Akademia ma problemy finansowe. No ja w jakimś sensie skorzystałem, bo do tego budynku trochę trzeba było dołożyć na takie różne drobne rzeczy, ale to w stosunku do całości to były drobne pieniądze. No ale w każdym razie stworzyłem ten system do dziś funkcjonuje, nawet kształt arkuszy, które uchwala Senat, jak jest ustawa budżetowa, jest dokładnie taki sam, jak był za moich czasów. Żeby ten system wprowadzić, no to ja musiałem mieć dużą władzę. I dlatego jako rektor mianowałem się przewodniczącym Senackiej Komisji Budżetowej. Więc ja byłem jednocześnie rektorem i przewodniczącym Senackiej Komisji Budżetowej. I dzięki temu miałem pełną władzę nad finansami uczelni. No i tu muszę przyznać, bardzo mi pomógł pan dyrektor Karwacki, który no szybko ten system zrozumiał, chyba najlepiej, jeżeli chodzi o całą administrację. I miałem w nim takiego, że tak powiem, podstawowego współpracownika. I to też nie jest przypadek, że go zabrałem z sobą do Warszawy i był potem odpowiedzialny za finanse całego Ministerstwa Edukacji, a szczególnie ministerstwa w tej części odpowiedzialnej za szkolnictwo wyższe. Więc ten system napędzał Akademii pieniądze. Dzięki temu Akademia mogła sporo inwestować i do dziś inwestuje. Jest jedną z nielicznych uczelni, która robi to z własnych funduszy. Proszę popatrzeć, te wszystkie nowe nasze inwestycje, w jakiej dużej części są z funduszy własnych AGK. Oczywiście to jest łatwiej dostać pieniądze z innych źródeł. Jak się mówi, ja daję połowę, dołóżcie resztę, prawda? To jest inna rozmowa, niż jak się prosi o to, żeby dać wszystko. Więc z tego systemu jestem bardzo dumny, ale muszę powiedzieć, że ten system w tej chwili jest już przeszkodą w rozwoju uczelni. Już dawno namawiam, żeby go zmienić, bo on powoduje i nie tylko pewien komfort finansowy, ale każdy taki komfort jest, jakby to powiedzieć, rozleniwiający. I ta inicjatywa w zdobywaniu pieniędzy zaczyna siadać. No i to się dzieje jeszcze w ten sposób, że jest to kosztem wydziałów, które chcą inwestować dużo. A więc ten wydział, który coś ma, jakiś pomysł, coś chce zrobić, zaczyna mieć kłopoty finansowe, są deficyty. To była jedna z twardych reguł tego systemu. I one powodują, że po pierwsze wydziały mają blokowany swój rozwój, a to, co powiem, to już jest, może być powodem do buntu. No, także nasze płace, które należą do lepszych, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, są także ograniczane przez ten system. Jednym słowem, my możemy wydać z naszego budżetu znacznie więcej pieniędzy niż wydajemy, bo ten system tutaj nakłada pewne ograniczenia. Także jestem dumny, ale już namawiałem rektora Tajdusia, żeby poluźnił ten system, że trzeba dać uczelni troszeczkę więcej swobody finansowej. Ale rektorzy się boją, ja ich doskonale rozumiem. Dobrze jest, jak jest, a więc nie dotykajmy nic, co jest związane z systemem finansowym. No nie chcę wchodzić w szczegóły, to byłaby długa opowieść, prawda, jak się te pieniądze rozdziela, według jakich zasad i tak dalej, i tak dalej. Ale ten nasz system wiele uczelni no, kopiowało. Potem, jak zostałem przewodniczącym rektorów, no to był główny, tak powiem, główna rzecz, którą mogłem przekazywać innym uczelniom. Także doszło nawet do tego, że na uniwersytecie zaczęli pracować ludzie z naszej administracji, prawda, żeby tam ten system zreformować. W każdym razie to była rzecz, która bardzo, tak powiem, sprzyjała i ona spowodowała to, że uczelnia nasza bardzo w rankingach poszła do góry. I to się stało za moich czasów, nie zapomnę, te pierwsze rankingi. Byłem zaskoczony właśnie pozycją uczelni. Drugie, najrzadziej trzecie miejsce, a chyba raz nawet byliśmy pierwsi, jeżeli chodzi o uczelnie techniczne i zawsze w pierwszej piątce, jeżeli chodzi o wszystkie uczelnie.
Także to była pozycja, mimo że AGH przez tą nazwę, prawda, no, nie budziło specjalnie pozytywnych skojarzeń. Muszę przyznać, że miałem nawet taką jedną Radę Ministrów, gdzie jeden z ministrów zaproponował blokadę funduszy dla AGH, bo po co znam uczelnia górniczo-hutnicza? Przecież to jest zabytek, my potrzebujemy oczywiście pieniądze wydawać na nowoczesne. No ale tu chwała Bogu, że pan premier Buzek doskonale znał, czym jest akademia i tylko powiedział, Mirek, powiedz coś tam i tak dalej, i to się szybko skończyło i nie było takiej blokady, ale to w jakimś takiej świadomości ogółu, no ta nazwa się nie kojarzyła najlepiej. No i trzeba przyznać, że ja oczywiście i za to się wziąłem i tym podpadłem środowisku bardzo. Chciałem nie zmieniać nazwy, tylko chciałem uzupełnić nazwę. To znaczy akademia, samo słowo akademia jest nieadekwatne w ogóle do uczelni, bo akademia to jest nazwa, która pochodzi od uczelni, powiedziałbym głównie wojskowo-milicyjnych i tak jest wszędzie na świecie. My kojarzymy ją z greki, z akademickością i tak dalej. Nie. Uczelnia, która jest w naszym znaczeniu akademicką, to jest uniwersytet. I to jest standardowa nazwa na tego typu uczelnie, to jest uniwersytet. No ja, a my kojarzymy uniwersytet tylko właśnie z Jagiellonką, z humanistycznymi studiami i tak dalej. No i ja proponowałem, żebyśmy zostawili oczywiście Akademię Górniczo-Hutniczą, a przede wszystkim ten nasz, naszą markę pod skrótem AGH, ale dodali coś, co by dookreślało uczelnię. No i były dwie wersje. Była moja wersja, czyli uniwersytet na początku, nawet uniwersytet, jak to było w tej wersji, uniwersytet. Aha, to był skrót Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet, tak jest teraz po angielsku, Uniwersytet Nauk Ścisłych i Technologii, jakoś tak to było. W Kranzie była i stara nazwa, i nowa nazwa. Wydział Fizyki chciał odwrócić kolejność, to znaczy, żeby ten uniwersytet był na początku, a potem Akademia Górniczo-Hutnicza. No i to absolutnie, poniekąd się nie dziwię temu, bo marka jest czymś niezwykle ważnym. A to AGH się już naprawdę tak bardzo przyjęło, że ono się kojarzyło dobrze. Więc AGH musiało zostać w każdej wersji. Ten skrót, prawda? Natomiast niekoniecznie trzeba było eksponować górniczo-hutnicza, bo to jest nieprawdziwa nazwa, bo nie taką uczelnią jesteśmy. No ale w każdym razie to Senat nie przełknął takiej zmiany. Natomiast ochoczo ją wprowadził w języku angielskim. I w języku angielskim mamy, uważam, że bardzo dobrą nazwę, bo tłumaczenie Akademia Górniczo-Hutnicza na język angielski powodowało no, potwory, to jest degradacja do liceum, do technikum, tak można by powiedzieć. Także ta nazwa, która jest w tej chwili w języku angielskim, która utrzymuje markę AGH, University of Science and Technology. Tylko po polsku jest problem, ponieważ my na język polski nie mamy właściwego tłumaczenia słowa science. U nas science, czyli nauka, to jest wszystko. To jest uczenie dzieciątek, ale to są też i nauki wszystkie, łącznie z politologią i tak dalej, to wszystko jest naukowe. Nieprawda. Science to są tylko te nauki, które zajmują się obiektywną rzeczywistością i ewentualnie jej wykorzystaniem, czyli zastosowaniem. I tak to jest po angielsku, takie znaczenie słowa science. My tego nie mamy, więc trzeba było coś znaleźć. Więc dlatego, żeśmy wymyślili właśnie to po angielsku bez problemu, University of Science and Technology. I to było bardzo piękna i bardzo nowocześnie brzmiąca nazwa. Natomiast nie da się tej nazwy też znowu odwrotnie z angielskiego przetłumaczyć dobrze na polski. No więc zostajemy w tych podwójnej nazwie, mimo że słowo akademia jest już w Polsce no, przypisywane uczelniom stosunkowo niewysokiej rangi. Jak tylko puszczono uniwersytet, to natychmiast no, się zaczęło. Zresztą też za mojego ministrowania w ustawie żeśmy to zmienili i ten uniwersytet został dowartościowany. No i w tej chwili nam się już powoli dzieje to, co z innymi, co w innych językach, że ze szkołą wyższą o jakichś tam ambicjach kojarzy się słowo uniwersytet, a nie jak u nas się kojarzy uniwersytet z naukami takimi
podstawowymi, prawda, humanistycznymi, etc. Nie, to nie oznacza uniwersytet. Uniwersytet pochodzi z łacińskiego universitas i to jeszcze w pierwszej wersji było universitas w sensie wspólnoty profesorów i studentów. To była ta universitas i stąd się ta nazwa wzięła. Dobrze, ale to można by znowu długo opowiadać. No, w każdym razie także jestem dumny z tego, że za moich czasów nasza uczelnia zaistniała na rynku międzynarodowym. Znaczy, zostaliśmy przyjęci, to się najpierw nazywało KRE, czyli Konferencja Rektorów Europy. I to były bardzo ważne dwa razy w roku takie zjazdy rektorów. No nie ukrywam, że pilnie w nich uczestniczyłem. Niektórzy mieli mi to za złe, że marnuję pieniądze. Polskich uczelni w KRE było tylko kilka. Teraz to już tam się inaczej nazywa, tu się wszystko ewoluowało, zmieniało. Ale w razie za moich czasów to z Polski było 6-7 uczelni. To tych, które stanowią absolutny top polskich uczelni. No i ponieważ ja jestem taki typ, który się wszędzie od razu bardzo wystawia, no więc też tam byłem osobą, powiedzmy, bardzo widoczną. No i to było też dobre, to było też dobre. I to też powodowało, że ten prestiż Akademii rósł. No niestety potem mój następca nie wykazywał już tej aktywności, no z powodów takich prozaicznych, językowych. Tak, zmienił się kampus, ale to nie były, jakby to powiedzieć, nie były to zmiany, które można porównywać z późniejszymi, no bo nie było pieniędzy. To były zmiany głównie polegające na porządku, znaczy ten budżet dawał oszczędności. I byliśmy tak naprawdę w inwestowaniu ograniczeni do tego, co się wygospodarowało. Natomiast pieniędzy z centrali na inwestycje nie było. Jedyną, którą udało mi się wydrzeć, dzięki temu, że pan profesor Nowak i pan profesor Górecki no, mieli tą wytrwałość jeżdżenia do tych urzędników, udało się, też za moich rektorskich czasów, nie ministerialnych, był ten pawilon C3. Ale sfinansowałem projekt dalszego ciągu C3. To miało się zamknąć do C4, mniej więcej tak jak teraz stoi ten nowy pawilon. I na to nie udało mi się uzyskać pieniędzy. A jak byłem ministrem i już miałem dostęp do tych pieniędzy i mogłem to zrobić, to mój następca nie chciał złożyć od stosownych papierów o te pieniądze. No, powiedział to dość publicznie, że on mi nie będzie pomników budował. Więc w związku z tym nie wybudowaliśmy dalszego ciągu C3. No i w związku z tym no niewiele tutaj mogę się pochwalić. Basen też został tylko w fazie projektu, z tym, że ten projekt był troszkę inny niż ten obecny. Mniej więcej idea ta sama, tylko ten basen miał być na rogu Rejmonta i Piastowskiej. Tu, gdzie są takie baraki były, teraz są korty chyba tam, coś tam. Tam miał być ten basen. No i to się też nie udało, bo jakby to powiedzieć, jak to jest z tym totolotkiem, no na pewno się nie wygra, jak się nie wyśle kuponu. Ja byłem w tej sytuacji, że potem jako minister mogłem mieć pieniądze, ale nie miałem tego kuponu. Więc to się nie udało i dlatego to nie jest obszar, którym mógłbym się pochwalić, bo jest tylko to C3. No i porządek zrobiony w tych miejscach, gdzie były baraki, to głównie trzeba przyznać jest zasługa pana dyrektora Karwackiego, który umiał gospodarzyć tymi pieniędzmi z naszego budżetu i to wszystko było robione z tych pieniędzy agiechowskich. Więc uporządkowaliśmy i ta uczelnia zaczęła inaczej wyglądać, ale to nie było inwestowanie. Inwestowanie to było dopiero później za rektora Tajdusia. To były duże pieniądze. Bo trafiałem na wydział, który jest par excellence wydziałem chemicznym. Natomiast inteligentnie jest on, ta chemia jest ukryta pod innymi nazwami, może nie zawsze adekwatnie do zawartości, ale to napędza i pieniądze i daje pewien rynek. Więc jest to chemia, powiedziałbym, rzeczywiście chemia związków nieorganicznych i niemetalicznych. Czyli to wyczerpuje definicję ceramiki, czyli to słowo ceramika, choć nie w naszym znaczeniu, bo w znaczeniu naszego języka ceramika kojarzy się z talerzami, garnkami i tak dalej.
Nie, ceramika to jest każdy materiał, który jest nieorganiczny i niemetaliczny. I w tym się tu zamyka, że tak powiem, ten mój wydział, którego jestem wielkim patriotą. Miałem być jego dziekanem, no ale zamiast dziekanem wybrali mnie rektorem. To było w tym momencie, kiedy byłem przygotowany do tego, żeby przejąć ten wydział jako dziekan. Ale sprawę załatwił świętej pamięci profesor Ptak i on przejął wtedy wydział. Ale wydział był naprawdę pod każdym względem oryginalny. Raz, że była to chemia, a więc bazowała na profesorach chemikach. Tu byli wszyscy absolwenci chemii z różnych uczelni. Jeszcze zanim, że tak powiem, ten wydział osiągnął swoje możliwości awansowania swoich ludzi. A z drugiej strony to było, do tej chemii były dołączone, jakby to powiedzieć, mineralogia. Czyli to wszystko, co natura nam zostawiła w ziemi. I stąd pierwsza nazwa tego wydziału to był Wydział Mineralny. I tu byli naprawdę wspaniali profesorowie. Naprawdę wspaniali profesorowie. Ja nawet tego, jak byłem studentem chemii, nie w pełni doceniałem, ale dopiero potem zrozumiałem, jak wypaczona była chemia na uniwersytecie. Bo na uniwersytecie była ciągle ta tradycyjna chemia, że do chemii zaliczało się wszystko to, co da się przelać, przedestylować, rozpuścić i tak dalej. A ten wydział był dokładnie zaprzeczeniem tego. A więc ci chemicy, którzy chcieli się zajmować ciałem stałym, do wydziału chemii na uniwersytecie nie pasowali. I oni, można powiedzieć, że to byli, budowali nasz wydział dysydenci z wydziału chemii, plus chemicy z wielu różnych uczelni technicznych. No i w ten sposób się na naszym wydziale znaleźli tak sławni profesorowie, jak profesor Pampuch, profesor Nadachowski. Paniu się mogą te nazwiska nie kojarzyć, no bo to już było dawno temu. No nie muszę dodawać, że oni już nie żyją, profesor Grzymek i tak dalej. W każdym razie ja trafiłem na ten wydział w momencie, gdy ta profesura, naprawdę wspaniała profesura, tutaj była. Teraz jak patrzę na Radę Wydziału, to mi jest żal, nie ma takich indywidualności. Jakoś to się wszystko popsowało, a kiedyś mieliśmy naprawdę znakomity zestaw profesorów. No i ja z każdego coś tam wziąłem. To nie jest tak, że tylko profesor Gerlich. Profesor Gerlich był moim szefem, który dawał mi pełną swobodę. A od pewnego momentu, jak zrobiłem doktorat, powiedział, teraz już działaj sam, ja już się nie będę wtrącał. I to, co było piękne w owych czasach, to on nawet nie pozwalał mi swojego nazwiska dopisywać do publikacji, gdzie on miał jakiś tam udział, prawda, w dyskusji czy w pomyśle. Tak dbał o tą samodzielność i to się okazało być bardzo mądre, bo potem łatwo ten dorobek było sobie przypisać, a nie jak teraz, prawda, jest tam 5 nazwisk i trzeba zbierać oświadczenia, no i to jest okazja do takich nadużyć i teraz one są tutaj na niesamowitą skalę, te nadużycia. Także, wie pani, za moich czasów mogę powiedzieć, że ten wydział z bardzo wspaniałego wydziału, na którym byli wybitni profesorowie, no stał się, mimo że formalnie jest bardzo wysoko notowany, to jednak ten wydział no, słabnie i to dość szybko chyba będzie zjeżdżał z tej wysokiej pozycji. No, w każdym razie tych profesorów wspaniałych tutaj było bardzo wielu. I no, studenci myślę, że to też doceniali. Potem było to moje pokolenie, już podobno słabsze, a teraz to już no, nawet mojego pokolenia w ogóle nie ma na tym wydziale. No. I to jest takie niestety przykre, że nie zawsze udaje się utrzymać tą zasadę, że dobry profesor ma także dobrych współpracowników, a nawet lepszych od niego, tylko niestety często układy są takie, powiedziałbym urzędniczo-losowe i tak dalej, że profesorowie no, nie mogą wybierać tych najlepszych. A potem jak już jest słabszy, to on już kolejno otacza się jeszcze słabszymi i w ten sposób jakby pozycja no, wydziału środowiska maleje. Ale nasz wydział jest ciągle dobry, profesorów, publikacji, tego wszystko jest pełno, ale nie ma tych indywidualności. Nie ma tych szkół. Za moich czasów to obowiązywała stara zasada uniwersytecka. Jeden profesor, jedna katedra.
I jak profesor miał katedrę, właściwie miał ją dożywotnio, to znaczy do emerytury. I w ten sposób się tworzyły szkoły. Teraz to się porobiło tak dziwnie, wymieniają się ci kierownicy kadry, jest chwilę ten, chwilę tamten. I żaden z nich nie ma interesu w tym, żeby pilnować tej katedry jako czegoś trwałego. Nie pracuje na przyszłość tej katedry, tylko pracuje na teraźniejszość. A więc, żeby mieć pieniądze, żeby mieć publikacje, a nie myśli o tym, żeby zająć się jakimś ciekawym problemem, stworzyć szkołę, być znanym na świecie. No tego nie było. Jeszcze za moich czasów, no miałem to, tutaj jest, o, tam jest to zdjęcie, gdzie jestem z panem profesorem Kroto. Zmarł w zeszłym roku, to jest laureat Nagrody Nobla. On jest odkrywcą takich nowych zupełnie molekuł, które się nazywają fullerenami. On tą nazwę wymyślił i tak dalej. No i tutaj mieliśmy często takich gości właśnie na tym wydziale. Ja tu robiłem duży europejski kongres spektroskopii. To było w roku 90. Jeszcze byłem, nie, już nie pamiętam. No z tym mam problem, już zaczynam wyraźnie wpadać w Alzheimera, bo ta pamięć mi szwankuje, a to jest pierwszy objaw Alzheimera, więc no rzeczywiście może trzeba już się wynieść zupełnie z tego świata. No, no w każdym razie to by ci profesorowie, ponieważ mieli znane nazwiska, przyciągali też znane nazwiska ze świata. I tu robiliśmy wiele dużych kongresów, no tu szczególnie profesor Mrowec, ale profesor Pampuch, profesor Stoch, no był wielką gwiazdą, ale bardziej krajową, profesor Grzymek. Jemu poświęcony jest ten sąsiedni pawilon, bo on był wiceministrem, był dokładnie przemysłu i on też postawił ten pawilon, można powiedzieć, za swoje pieniądze. Nie akademia je stawiała. No w każdym razie naprawdę liczba tych znakomitych profesorów była tutaj no, absolutnie imponująca. Powiedziałbym, w tych czasach, gdy ja się tutaj rozwijałem, to nasz wydział był mocniejszy od wydziału na Uniwersytecie Chemicznym. Naprawdę mocny. I to w chemii, ale traktowanej jako technologia chemiczna. To jest to, co jest dziś, do dzisiaj. Potem to się wszystko zaczęło tak rozmywać dziwnie. No bo zawsze łatwiej jest robić pracę naukową na zasadzie, a weźmy 5% tlenku takiego, 10% takiego, zmieszajmy i zobaczmy, co z tego wyjdzie. I to jest niestety metoda, którą teraz się najczęściej stosuje. W tym nie ma żadnego pomysłu. W tym jest tylko ciężka praca. Znaczy najczęściej, przepraszam, że to powiem, ale kobiety się tym zajmują, bo to trzeba mieć naprawdę cierpliwość, żeby namieszać 100 próbek, każda się różni tam tylko troszkę. Natomiast to nie jest działalność naukowa. Działalność naukowa jest najpierw jakaś koncepcja oparta o wiedzę. Ta chce zrobić materiał, który będzie na przykład oparty o wiązanie SIOC na przykład. I wtedy szukam związków, które by mi dały taki materiał. I to jest praca naukowa, bo wiem, że taki związek ma niesamowite właściwości. Natomiast tak to, no faktem jest, że szkła to jest trudniej zrobić bardzo tak systemowo, najczęściej się robi. I te odkrycia, bardzo wiele odkryć ważnych w nauce, to były takie przypadkowe. Ale przypadkowymi odkryciami nie zrobi się całej nowoczesnej technologii. Teraz to już jest na tyle skomplikowane, po angielsku się ładnie mówi sophisticated, że nie da się metodą prób i błędów tego zrobić. A u nas niestety widzę, że młodzi ludzie tak to postępują i powiedzmy tacy tradycyjni profesorowie jak ja, no nie cieszą się wielką popularnością i podejrzewam, że wśród naszych studentów nie jestem no, specjalnie lubiany przez to, że jestem taki zasadniczy i ten egzamin trzeba tutaj zdać, prawda? Niektórzy twierdzili, że jak się przeze mnie przeszło, to już właściwie są studia skończone. No ale teraz już mają studenci dobrze, bo mnie już nie ma. Od roku już nie uczę zupełnie.